Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest firma Brubek, producent bielizny termoaktywnej Cooler. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Myślę, że jeszcze tu wrócę nie raz, także... Żegnajcie Włochy. Jutro witamy Grecję. So I took off and it was black, you know, so many this beast. And we started to smash it with the flip-flop or whatever. Mamy odprawę, pierwszy dzień. Ustalamy trasę, którędy jedziemy, jak będzie wyglądała, warunki i tak dalej, tak jak zawsze. Motowizjonerów, jeżeli pandemia nie była wystarczająco tragiczna, teraz mamy jakiś element nowy, konkretny, martwiący. I fakt, że jako motocyklista pokazuję wam na mapie, jaki miał być pierwszy, powiedzmy, odcinek albo pierwszy etap od Warszawy do Odessa, sam fakt, że w tej chwili Odessa jest pod bombardowaniem, daje mi dużo do myślenia. Jeżeli to nie wystarczające, też ten zwariowanie decyzje od firmy blisko do świata motocyklowe i te targi, które zmieniają datę aż do prima aprilis, to wszystko buduje taki bajzel. Na tym bajzel ja mam nadzieję, że się znajdzie taki koniec tunelu. My mamy taki cel być program lifestyle'owy i rozrywkowy, dlatego musimy, mimo tego, że pokazujemy solidarność do całą narodowości ukraińskiej, my musimy używać ten, powiedzmy, hasło od Freddie Mercury. The show must go on. Ale jest smutny dzień dzisiaj. Słuchajcie, tu jestem, gdzie? Nie róbcie tam zdjęć. Nie, nie. Okay, guys, start of the road is very slippery and some bikes has new tires on. So just take it easy for the first kilometers. Uwaga panowie, część motocykli ma nowe opony i jest dzisiaj ślisko, więc mamy odprawę, pierwszy dzień. Ustalamy trasę, którędy jedziemy, jak będzie wyglądała, warunki i tak dalej, tak jak zawsze. Pierwszy dzień, Kapsztad, ruszamy na północ, w stronę Robertson, jedziemy przez góry. Spakowanie, pogoda może nie jest najlepsza, nie jest gorąco, troszkę mży, jedziemy, zobaczymy co będzie dalej. Motocykle odebrane, przygotowane, zobaczcie jak to wygląda.
pierwsze do zdania z trasy na bieżąco, na żywo. Jak się z tyłu jechało? Bardzo dobrze, jak siedzi z przodu. Super. Czy gęst cię nie przeraża, czy cię nie przeraża? Nie, przecież jest. Artur? Jestem cały w emocjach, drżę po prostu. I o to chodzi, i o to chodzi. Za dużą odległość trzyma. Jak słyszycie, same emocje, po tych pierwszych 40 kilometrach. Nie pada, w ogóle. W ogóle nie pada. Sucho jest. Jak na Afrykę, jest za gorąco. Tak, tak. Bardzo jak dobrze. Na Afrykę to leje mi się po jednak, ale z innego powodu. Jak wam się podobają pierwsze 40 km? Cudownie. Cudownie. Gorąco. Gorąco. No w Afryce jesteśmy, co ja będę wam mówił. Tak. Miało być gorąco, jest gorąco. Czy jeszcze piele rozbierać się, czy nie? Co powiesz, Darku? Powiem, że jestem zachwycony. Rozmawiamy o nurkowaniu, o lataniu, o zwiedzaniu świata. No i pięknie. Opowiedziała mi, jak tu jest, co robi. Jest wszystko pod kontrolą. Wacław? Zadowolony? Motocykl? Stałem w kolejce porozumanie na wysokość. Ach, no tak. Wysoka koza. Wysoka. Ogarniemy. To jest local name. Od razu poprawiamy ustawienia kolegom. Wszystko na bieżąco. Co pani fotograf? Główny reporter. Czuję się strasznie podekscytowana, bo płynę znowu do Grecji. Tak naprawdę trzeci rok z rzędu. I będę spała już w Salonikach u mojego znajomego, którego poznałam 2 lata temu na couchsurfingu. Pięknie. Fajnie było we Włoszech znowu odwiedzić i zobaczyć te piękne trasy. No. Myślę, że jeszcze tu wrócę nie raz, także żegnajcie Włochy, jutro witamy Grecję. Dzisiaj śniadanko z Afryką, generalnie dlatego, że mocno opóźniony miał statek, więc mogę się rozkoszować tym oto śniadankiem. Z takim fajnym widoczkiem. Właśnie dopływam do Grecji, także jestem krok bliżej do bycia w Turcji. Fajnie, bo 2 lata temu byłam już w Grecji. Rok temu byłam w Grecji, 2 lata temu byłam w Grecji. I teraz zmierzam do Tesaloniki, gdzie mam już znajomego. Także nie muszę się martwić o nocleg, bo mimo, że go nie ma tam, powiedział, że zostawił klucze dla mnie, no i mam gdzie spać. Jeżeli chodzi o Turcję, to
to przede wszystkim moją misją jest przekonać się to, że kobiety mogą podróżować w Turcji same, motocyklem nawet, czy czymkolwiek innym i czuć się bezpieczne. Jakby chcę to sprawdzić, jakby nie przeraża mnie fakt, że coś mi się może stać, to wykluczam to jakby ze swojej głowy, ale biorę pod uwagę, że żeby się zachowywać rozsądnie tam. Najważniejsze, że dostałam kontakty z Ministerstwa Kultury Tureckiej w Warszawie. Odwiedzę tych ludzi, także jakiś nocleg może albo jakieś wywiady będę z nimi miała. No i też jakieś kontakty od innych znajomych, którzy tam mieszkają, dają mi rady, gdzie jechać, jakie regiony unikać, także będzie dobrze. Jeżeli ktoś się mnie pyta, czy się boję, no oczywiście, że się w jakiś sposób boję. To nie jest tak, że ja jestem ślepa na wszystko i tak dalej, tylko po prostu nie zwracam na to większej uwagi. W sensie nie dopuszczam tych myśli, że będzie coś źle, bo czuję w środku, że się uda i nie muszę się nakręcać lękami, tylko mam świadomość tego, że jestem szczęśliwą osobą, przyciągam dobro i daję dobro. I to jest to, czego się trzymam i wierzę, że uda mi się po prostu bez żadnych szkód, bez niczego przetrwać tą trasę, wyjść z fajnymi wspomnieniami, no i przywieźć super materiał. Zobaczymy, tak naprawdę wszystko się uczę. Jakby nawet nagrywania i tego wszystkiego, to nie jest takie, że od razu to wszystko przychodzi o tak. Wiadomo, że nie. No, jeżeli chodzi o moje przemyślenia i rozterki, to chyba tyle. Nie będę przedłużać, już prawie dopływam. Więc no, trzymajcie kciuki za mnie w Turcji. Za pewnie 2-3 dni już tam będę, który mamy dzisiaj w sobotę, czyli już tydzień. Tydzień jestem w podróży, 2 dni jestem sama, radzę sobie nieźle. Wczoraj poznałam fajną dziewczynę, która ze mną spędziła wieczór. Mogłyśmy sobie pogadać od serducha. Także nie tylko mężczyzn na drodze spotykam. Fajne dziewczyny też i doceniam takie osoby, bo no, na pewno otwierają bardziej oczy. Można pogadać o pewnych damskich sprawach. Także pora na mnie. Uciekam. Czas wjeżdżać do Igumenicy. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest firma Brubek, producent bielizny termoaktywnej Cooler. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Cześć, tu Witold Kazetti. Ja też oglądam Motovisioner! Who am I? Okay, I'm Wojtek Hankiewicz from Poland. I am 53 years old and I am traveler and writer and biker. People always asking me, why do I travel? They could easily ask me, why do I live? Traveling is a life and life is one, so you've got to answer. Exploring new places and meeting new people is the meaning of life, you know? The best part of traveling is the fact that the world is unlimited.
You can see the world in the grain of sand, as they say, but it's always easy to say that if you're not willing to try, if you try, you will never stop. It's simply impossible. It's a habit and I am addicted to it, but the best thing is that I like it that way. You got one life, people, so live it. It was like wilderness, nobody's there. I was going up with the bike, right? And the road was like shit. There was no road. It was like, you know, piece of something, yeah? And I'm driving and I see the guy coming down. He was like this, you know, very scary. And I said, what? He was like that, yeah? And running down, yeah? And he didn't say nothing, just run, yeah? So I went like up like maybe 50 meters and there was like black cloud of bees. And they attacked me, you know. I left the motorbike, I left the passport, camera, everything. I started to run after this guy, yeah. We were running together, yeah. I was with the helmet, so. And I feel that, you know, like shot, you know, too many shots, like 50, I think 100 or something. And I went down to the village which was there. And there were like women sitting with the kids. When they saw me with this, all these bees, they started to run, you know. It was like panic there in this village. So I ran, I was shouting, help me, you know, something like that. But nobody could help me because they all ran. So I went to one of the houses, I closed the door, and this bees after me. So I started to fight with this bees in this door, in this house. So I said, no, it's not possible. They are with me, they will kill me here. So I went out and there was the one guy and said, okay, take off your t-shirt, yeah? So I took off and it was black, you know, with so many this bees. And we started to smash it with the flip-flop or whatever. So after that, I felt very weak and I thought, okay, it's finished, you know? I'm done, yeah? And the old lady came with such fruit, you know, yellow fruit, and started to peel me, you know, to put this fruit on these things, you know, on these wounds. And yeah, it helped because, you know, I didn't die, but, you know, normally I could die. Maybe I have a good body or something like that. I was also bitten or something, I don't know how is it in English, by the jellyfish. Why I was diving, you know, he was just like that around my hand. It was so painful, you know. 2 days I was smoking ganja all the time because I couldn't stand this pain, you know. It was like somebody put you iron to the hand, yeah. And after that, big red spot like that, I couldn't remove it, so it was like crazy, you know. So it means that I know the dangerous things, right? So I know that, you know, if there is somebody tell you, okay, there are jellyfish in the ocean, don't go there, don't dive, don't snorkel. Right? And that's what I'm writing in these books. Have a support from your friends or family, that wouldn't, I think, work. I have a great family, I have a great children, I have a great wife, and, you know, I always, when I'm traveling, I'm trying to travel alone, so without them, and they accept this. I mean, they allow me to do like this. This is also wonderful, because the other side must understand you. If you have some dreams and you want to make it true, the other side, I mean your family or your friends or something, they must accept that. That's the point. So I'm gonna thank all my friends and my family, especially my wife, and especially my mother, who is not here anymore. He's just like somewhere there. Because I feel that she is with me all the time, you know. The other day I had a
I had a bad situation because I was riding on the some kind of road and there was an avalanche, stone avalanche coming from the mountain. It was like smashed the car which was behind, in front of me. So it was like 10 seconds and I would be dead. And I was feeling that she was with me that time, you know. Maybe it's stupid, but I think it's just my personal thing, yeah, that it was really wonderful. And I was just crying after that because I felt her presence, yeah. I made my decision like 5 years ago that I would be traveling all around the world and I would be discovering some amazing places like this, for instance. This is just awesome place, one of the most beautiful I've ever seen. And if I didn't make this decision, I wouldn't be here. That's the story, you know. So you have one life, just live it, yeah? And make everything to make your dreams come true. This is very easy, it's just like that, you know. You have to just make the decision, yeah. And no matter what you like, if you like traveling or if you like, I don't know, singing or dancing or whatever, you do it. If you like it, just do it, yeah. It's just wonderful, yeah, because I'm sitting here and I would never come here, you know. I would never know this place. I would never see this thing, yeah. I see the sunset and I am with friends here. That's worth, you know, that's worth. So do it. Until it all breaks down, but I need it so.